Cześć, witajcie. Po raz kolejny Roli z portalu Sega Sky. Mam nadzieję, że często wracacie do naszego kanału, do naszych filmików. Ja tym razem pokażę wam dość fajny symulator łowienia ryb pod tytułem Bass Rush Dream. Będziemy łowić basy. Na razie troszkę z intra wstępnego, rozpoczynającego grę. I będziemy sobie zaraz przechodzić do też samej rozgrywki. Nie wystraszmy ryb. Trzeba być naprawdę cicho. Niezła sztuka. Samych gier z motywem łowienia ryb nie jest na Dreamcastie jakoś bardzo dużo, bo mamy oczywiście dwie części: Sega Bass Fishing, mamy Lake Master Pro, mamy Sega Marine Fishing, Real Fishing Wild, no i właśnie tutaj typowy symulatorek Bass Rush Dream. Z tego co pamiętam, miałem tutaj save'a, więc spróbujemy sobie go załadować. No to ciekawe, wam powiem szczerze. Podałbym sobie rękę uciąć, że... No dziwne, dziwne. No dobra, mniejsza z tym. Uruchomimy sobie nową grę w takim razie. Podpiszemy się na szybko i rusza... Mamy na łowę. Co ja wcisnąłem? O Jezu, coś mi się tak ręka trzęsie. Jeszcze dzisiaj nic nie piłem. Mamy do wyboru, jak widzicie, dwie możliwości. Wyboru naszego wędkarza, kobieta albo mężczyzna. No, ja wybiorę z oczywistych względów koło mężczyznę. Mamy kilka trybów, wolne łowienie, turniej, rekordy, gdzie możemy obejrzeć swoje rybki, informacje o przynętach, informacje o rybach. Niestety nie będzie ich tutaj za dużo, bo nie złupiłem. Ale przynęt jest dość sporo, jest też troszkę specjalnych do odkrycia, także naprawdę można się tutaj ten temat kombinowania i przygotowania przed samym łowieniem naprawdę mocno zagłębić. Wersje różnego rodzaju kolorystyczne. Też typy przynęt, które są nie tylko opadającymi, ale też które po prostu podczas zwijania. Nie jestem jakimś specjalistą od, wiecie, wędek i tak dalej, do łowienia, ale takie podstawowe jakieś tam charakterystyki, temat ciężaru i tak dalej sobie ogarniam. Czasami się coś tam kiedyś łowiło. Nie powiem, że to jest z przyjemnością. No jest tego naprawdę sporo. Widzimy tu tutaj blachy. W wariantach kolorystycznych. No masa. Masa, naprawdę warto tutaj poświęcić troszkę czasu. Ryb chyba nie będziemy mieli odkrytych, z tego co pamiętam, ale są opisy. Możemy rodzaju właśnie large mouth bassy, small mouth bass, czyli mało pyszczkowy. Bluegill. Do tej pory nie wiem, co to jest za ryba, jeżeli chodzi o tłumaczenie na język polski. Ale jest bardzo popularna w Japonii, więc już ją kojarzę. No dobrze, wrócimy sobie w takim razie do głównego menu. A, i jeszcze jedna ważna rzecz. Mamy tutaj takie coś jak Bass Rush Mini. Pozwala to nam na zgranie sobie w bardzo fajnej, miłej i sympatycznej takiej mini gry, której sobie też łowimy. To jedna z lepszych, wam powiem szczerze, wciągających, no, jeżeli chodzi o kartę pamięci. I możemy sobie za te punkty, które wszystkie nazbieramy z samego właśnie łowienia ryb na memorce, przerzucić tutaj do takiej wersji z
stacjonarnej, dużej, dzięki czemu właśnie odkrywam te sprzęty i troszkę sekrety, o których nie chcę wam za bardzo mówić, ale bardzo to też się fajnie sprawdza i jest taka miła skocznia, jeżeli nie gramy na konsoli stacjonarnej, możemy sobie odpalić na małym ekraniku małą wersję Bass Rush. No dobrze, to wejdziemy sobie na szybko do Free Fishingu, jakieś jedno z łowisk, może to większe. Gdzieś tutaj nad mostem może. Tu już nie będziemy kombinować z przygotowaniem pogody. Zestaw przynęt, tutaj też jakoś mnie mocno nie rzuca, no ale weźmiemy sobie ten. Będzie dość jasno, więc mogą być to ciemniejsze przynęty. Co ciekawe też, nie tylko łowimy z łodzi, czasami też stoimy, łowimy sobie z brzegu. Zarzucimy sobie. Jeżeli, ważna rzecz też, bo jeżeli chodzi o widoki, mam tutaj dwa do dyspozycji widoki. Ten taki, jakby powiedzieć, bardziej zbliżony do tego, co się dzieje pod wodą. Oraz taki, który bardziej symuluje namówienie ryb, czyli widzimy po prostu rybaka zza pleców, a po lewej stronie tą małą ikonkę przynęty, jeżeli nam zawibruje, możemy wtedy po prostu zacinać rybę i nie widzimy tak naprawdę, co jest pod powierzchnią wody, więc no, jest to tutaj w tym momencie troszkę bardziej, można powiedzieć, symulacyjna opcja, jeżeli chodzi o łowienie ryb. Zmienimy sobie może troszkę przynętę, bo ta mi nie opada na dno. Rodzaju właśnie też podłoże, jak widzimy pod wodą. Też opowiem wam jedną ciekawostkę. Dotyczy z wydaniem tej gry. Wydawcą jest firma i producentem firma Visco. Firma Visco ma odsprzedaną, tak mi się wydaje. Nie jestem też do końca pewien, czy rzeczywiście tak jest, ale odsprzedano swoją licencję nowemu wydawcy, pewnie którego kojarzycie, Josh Prod. Jakiś czas temu wpadłem sobie na pomysł, że skoro Josh Prod ma tą już wykupioną licencję na właśnie produkty Visco, może zainteresowany byłby tłumaczeniem tej gry na język angielski. No tu właściwie jest wszystko po japońsku, jeżeli chodzi o opisy i tak dalej, i tak dalej. No, są też takie podstawowe rzeczy, które są w języku angielskim. Jakimś tam doświadczeniu, które posiadam, zajrzałem bebechy całego GD-ROMu, no i okazało się, że jest to realne do przetłumaczenia. Dużo, dużo, bardzo dużo w grze opiera się o grafiki, jest tego naprawdę multum, ale myślę, że poświęcając troszkę czasu, na pewno bym sobie z tym poradził. No i napisałem też właśnie do Josh Proda w tej kwestii, czy może byłby zainteresowany wydaniem tej gry. Tym bardziej, że jeżeli już i tak zapłacił, jeżeli faktycznie zapłacił za licencję, no to tak naprawdę nie będzie dla niego żaden problem. Ja dostanę ode mnie taką przygotowaną, już przetłumaczoną wersję, on zajmie się ewentualnie wydaniem, przygotowaniem manuala, instrukcji, przygotowaniem całego tutaj systemu sprzedaży. Tym bardziej, że nie musiałby się chłopak przy tym napracować za bardzo. No ale niestety odpisał, nie jest zainteresowany. Trudno, jego strata. Napisał, że woli wydawać stare gry na mamę, na NES-a. Dobra, cóż, no, jego sprawa. I tak oto właśnie wydanie oficjalne, gdzie mógłbym coś też dla was tutaj zadziałać, spaliło na panewce. Jak widać, wydawca no, mocno mnie zawiódł. Kto wie, może kiedyś, jak znajdę na to czas, razem z Rafa Gamem, to Rafa właśnie mi też pomaga przy tłumaczeniu z języka japońskiego, właśnie przy tekstach. Może kiedyś zajmiemy się tą grą. No szkoda, w każdym bądź razie. No niestety nie mogę nic zaciąć, te ryby gdzieś nam się pochowały, albo się zmieniają coraz pozycję, zaczynają mnie troszkę swaniakować, tutaj denerwować. Ja chciałem wam chociaż jedną sztukę złapać.
Nie mówię, żeby to był bas, może być ten gil z nosa, niebieski. Ale jak na złość... Wybrałem strasznie liche miejsce. Jestem załamany, wam powiem szczerze. Gdzieś parę sztuk widziałem, no ale... Dynamikę, którą one wykazywały, te nasze rybki, to... Naprawdę marną. No i co, no i... Znowu boski! No weźcie, basiki, no tutaj tyle widzów czeka na jakąś... Najlepiej wielką sztukę. O, mamy tutaj jakieś małe skupisko, spróbuję je zachęcić. Uuu! Tutaj to naprawdę ich się zlazło. Tak, ale ta przynęta jest tak ciężka, że opada na dno. No jest tak... za ciężka, za ciężka! Chyba trochę za mocno rzuciłem. No to też coś jest jakaś lżejsza. Szlak. No nie no, nie zanęca, nie skuszę, no nie skuszę tych ryb tym czymś, no. Tak szybko pada na wierzch, że... O! To będzie nam idealne akurat w to skupisko. Ale mi wibram. O! Chodź tutaj. No chodź, basiku. No wiem, że jesteś głodny, no. No skusia tą przynętę, ty. Nie! No dobra, niech będzie. Coś. Ależ wielka sztuka, walczy jak wilk. Lew! Dobra, przesadzajmy trochę z tym napięciem żyłki. No, troszkę nawet powalczyła, wam powiem szczerze, jestem pozytywnie zaskoczony. Ale się tam jeszcze... rzuca. No cóż, no. Szału nie ma, 21,5 cm. Nawet kilo nie było. Bardzo słabo. Ale spróbuję jeszcze rzucić to stado. Zmienimy na szybko łowisko. Chcę coś troszkę innego pokazać. Aha, one sobie teraz już odpłynęły. Dzięki! To się cudowne. Dobra, trudno. To będzie też chyba jeszcze tak a propos zza pleców widok. Tak, widzicie, teraz już nie mamy przejścia na typową kamerę, ale ta ikonka przynęty będzie wibrować, jak będziemy mieli branie. Więc to jest tak naprawdę wybór już wasz. Czy wolicie taką bardziej symulacyjną opcję, czy bardziej taką arcade'ową, czyli to, co widać pod powierzchnią wody. A to coś z brzegu? Czy nie znajdę? No to jest też coś z brzegu. Oczywiście też musicie odpowiednio pracować każdą przynętę, to nie jest tak, że rzucamy i czekamy. Myślę, że każda osoba, która kiedykolwiek grała w jakiekolwiek symulatory łowienia, ewentualnie też łowiła. Prawdziwym tutaj, na prawdziwym łonie naturze, wie doskonale, o co chodzi.
Aha, czyli widzę, że tak to się nie da. No jak na złość, wszystko jest złotkie. No, trudno. Wybiorę jeszcze może na szybko inny ten. Chciałem o to szkoda się właśnie to z tego brzegu. O, jest z brzegu, jak znalazł na szybko. Może jakąś późniejszą porę? Troszkę do odmiany. I teraz sobie jesteśmy już na ziemi. Możemy sobie też chodzić naszą postacią. Jak widzicie, to też fajna taka odskocznia od takiego standardowego jeżdżenia łódką. Typowo brzegowa. Czyżby coś przyjechało po moście? Chyba tak to wyglądało. Bo brzmiało raczej bardziej, jak wam powiem. Tu widzę, że trochę głęboko. I ryb nie widać, panie. Nie widać nic. No dobrze. Jeszcze rzucimy jeden sobie rzucik. Będziemy już powoli kończyć. Mam nadzieję, że to łowienie ryb wam bardzo przypadło do gustu. I jeszcze raz was zachęcam właśnie między innymi tą mini grę, którą Bass Rush nam tutaj udostępnia. Jest to naprawdę miła, bardzo fajna odskocznia. Od takiego dużego grania na dużym ekranie. Możecie też zastosować moją taką krótką i szybką modyfikację pod USB, jeżeli nie chcecie marnować baterii. Opis modyfikacji bardzo prostej. Jest dostępny na portalu oczywiście moim Sega Sky, więc warto będzie to też przy okazji, jakbyście chcieli wypróbować tę minigrę na swojej karcie pamięci, zainstalować sobie. No dobrze, kochani, to będziemy sobie powoli kończyć w takim razie. Wracamy do menu. Dźwięki są też bardzo otoczone, miłe dla ucha. Nie denerwują, nie męczą, więc na pewno czas wam będzie bardzo, bardzo szybko będzie uciekał, grając właśnie w Bass Rush. Turniej też na was czeka, wiele pucharów. Także będziecie mogli sobie tutaj też sporo pograć już na takich stricte zawodowych turniejach, gdzie obowiązują pewnego rodzaju zasady co do łowienia. Gra jest naprawdę tak, jeżeli mogę tak powiedzieć, na bardzo długie godziny. Bardzo można często do niej wracać, jeżeli lubicie łowić ryby. Naprawdę mocna pozycja, jeżeli chodzi o ten gatunek gier. No dobrze, kochani, to kończymy. W takim razie zapraszam was jeszcze raz na portal. Zapraszam was do subskrybowania kanału na YouTubie, dawania łapków w górę, komentowania i czego tam sobie zażyczycie. Pozdrawiam was serdecznie. I pewnie już niedługo do usłyszenia, zobaczenia przy kolejnym filmie. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie.